Różne rozliczenia 80 tysięcy. Oświata i wychowanie 6 349 750 zł. Ochrona zdrowia 75 tysięcy. Pomoc społeczna 155 502 zł. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 393 460 zł 38 groszy. Edukacyjna opieka wychowawcza 15 tysięcy. Rodzina 4 316 931 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 182 171 zł 36 groszy. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 172 tysiące. Kultura fizyczna 70 tysięcy. W 2022 roku przychody budżetu wynoszą 2 232 339 zł 60 groszy. Są to środki pochodzące z kredytów 650 tysięcy, wolne środki 399 800 i przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 1 182 539 60. Rozchody zaplanowano w wysokości 650 tysięcy. Jest to rata dotycząca wykupu obligacji komunalnych zgodnie z obowiązującą umową. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi kwotę 1 582 339 60. Jest to deficyt budżetu i zostanie on sfinansowany z wolnych środków i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. W budżecie uwzględnione zostały również dotacje dla biblioteki, dla powiatu na przebudowę dróg polegającą na wykonaniu chodników, dotacja dla województwa świętokrzyskiego oraz dla gminnego klubu sportowego. W 2022 roku będą również realizowane zadania inwestycyjne. Nie wiem, te zadania pan mógł przedstawić? Tak. Proszę o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak pani skarbnik przedstawiła budżet na rok 2022, w tym budżecie również mieszczą się inwestycje, które przewidujemy do realizacji w tym roku, aczkolwiek niektóre są jak gdyby przedłużeniem z roku poprzedniego, jeżeli nie zostały wykonane w całości, więc z różnych przyczyn, bądź też były planowane na 2 lata, będą kończone w tym roku. Do tych najważniejszych w tym roku należą najbardziej zaawansowanych środki finansowe, to jest zmiana, wymiana źródeł ciepła na budynkach instytucji publicznych na terenie gminy Mielno, mianowicie Urząd Gminy, Ośrodki Zdrowia, Szkoły, gdzie dostaliśmy dofinansowanie z Polskiego Ładu, tak zwanego Polskiego Ładu w wysokości 3 800 000 plus nasz wkład własny 220 000. Drugą taką inwestycją istotną to będzie modernizacja 4 strażnic na terenie naszej gminy, mianowicie Grudzyny, Mierzgi, Motkowice i Borszowice na kwotę łączną ponad 1 400 000 zł przy wkładzie własnym ponad 550 000 zł. A więc to też jest dosyć duża inwestycja. Tak jak pani skarbnik powiedziała, również pomoc dla powiatu jędrzejowskiego w budowie chodników przy drogach powiatowych, ale leżących na terenie naszej gminy. I planujemy w tym roku wykonanie 2 odcinków chodników, to jest w miejscowości Sobowice w kierunku Pińczowa, jak również Opatkowice Morowane tutaj w kierunku Opatkowic Drewnianych. Na ten cel przeznaczono kwotę 120 tysięcy złotych. Pomoc dla Urzędu Marszałkowskiego, inaczej mówiąc, jest to pomoc na Ciuchcie, Ekspres Ponicie, przewidziano kwotę 16,5 tysiąca złotych. Dotacja dla klubu sportowego GKS Mielno w wysokości 50 tysięcy złotych. Podnieśliśmy o 5 tysięcy. Wiadomo, że koszty rosną, wydatki rosną, więc tutaj troszkę chcemy ten klub też wesprzeć.
Poza tym oczywiście biblioteka publiczna na 170 tysięcy złotych. Dużym obciążeniem dla naszego budżetu, ale tak to wynika z wieloletniej umowy podpisanej kilka lat do tyłu na spłatę, czy może nie spłatę, spłatę kredytu w postaci wykupu obligacji komunalnych. W tym roku przewidziana kwota do wykupu to jest 650 tysięcy złotych. Ja przypominam, że mieliśmy dług 3-4 lata temu na poziomie ponad 5 milionów złotych. Planujemy te obligacje wykupić po pierwszym kwartale tego roku, więc zejdziemy z długiem poniżej 3 milionów w tym momencie. Także, ale jest to, tak jak powiedziałem, no, kwota dla nas też duża, bo 650 tysięcy złotych no niestety nie pójdzie na inne cele, niestety musimy te obligacje wykupić. Poza tym, tak jak pani skarbnik powiedziała, też obsługa, no to jest 168 tysięcy złotych, to też jest znaczne. No ale niestety, no, kiedyś kredyty były konieczne, przychodzi czas również na to, żeby je spłacać. Szanowni Państwo, za chwilę do 15 lutego będziemy składać wniosek na tak zwaną drugą transzę Polskiego Ładu. W tej drugiej transzy, pierwsza transza to była kwota na cały kraj około 23 miliardów złotych. W tej chwili łącznie na dwa jak gdyby kierunki działania Polskiego Ładu, a więc ten zwykły nabór, taki sam jak był w miesiącu grudniu, listopadzie poprzedniego roku, przewidziano kwotę 22,5 miliarda złotych, ale dodatkowo jeszcze wprowadzono około 3 miliardy złotych na drugi kierunek dla tych gmin, które są gminami popegeerowskimi. Gmina Imielno jest zakwalifikowana do takich gmin, w związku z tym oprócz trzech wniosków, które będziemy mogli w normalnym trybie naboru złożyć, będziemy również składać dwa wnioski dla gmin PGR-owskich, czyli łącznie 5 wniosków. I takie wnioski już przygotowujemy. 3 wnioski, które będą z tego normalnego trybu naboru zastosowane, to przede wszystkim to, co nam najbardziej, zresztą na wszystkim nam zależy, ale to, co istotne byłoby dla nas, składamy, będziemy składać wniosek na około 4,5 miliona złotych na wszystkie niezbędne odcinki dróg na terenie gminy. Tych odcinków dróg oszacowaliśmy około 28 na chwilę obecną. Prawie we wszystkich miejscowościach. Jeżeli to by się udało, tą kwotę byśmy otrzymali, no to rzeczywiście dla nas byłoby to duże wsparcie, gdzie dokończylibyśmy budowę tych odcinków, które jeszcze nie zostały wybudowane w niektórych miejscowościach, ale również przewidzieliśmy remonty w kilku miejscowościach, czy na kilku drogach w postaci położenia nowej warstwy asfaltu. Przejechaliśmy całą gminę, przemierzyliśmy wszystkie te odcinki, jesteśmy na to przygotowani kosztorysowo i będziemy taki wniosek składać. To jest kwota około 4,5 miliona złotych. Drugi wniosek, jaki będziemy chcieli złożyć, to jest wniosek, ponownie będziemy składać na rozbudowę sali, przepraszam, szkoły podstawowej w Imielnie, a mianowicie na nadbudowę na tym łączniku tutaj piętra, gdzie uzyskalibyśmy dodatkowe sale dydaktyczne. I trzeci wniosek z tego typu normalnego naboru będziemy chcieli złożyć na zakup ciągnika wraz z niezbędnym osprzętem do działalności komunalnej na terenie gminy Imielno w postaci pługa, kosiarki bądź innego urządzenia, które będzie pomocne przy usuwaniu haszczy, zarośli, poboczy, koszeniu trawników na poboczach, jak również ewentualnie piaskarki, także też duży wniosek na około 1 milion złotych. Poprzedni wniosek, który mówiłem o szkole, to jest około 4 miliony złotych. Natomiast w trybie gmin popegeerowskich składamy dwa wnioski. Jeden wniosek na budowę boiska wielofunkcyjnego, takiego samego jak tutaj w Mielnie i to, które kończymy powoli w Mierzlinie, to będzie kwota powyżej 1 miliona złotych. Jak również, jeszcze nie oszacowaliśmy, jaka to będzie kwota, ale również na rewitalizację parku przy przedszkolu w tej chwili w Stawach, a więc ogrodzenie, wykonanie alejek, wykonanie jakichś altan, jest całościowy program, który pozwoli, aby to miejsce stało się istotne również między innymi na trasie turystyczno-rowerowej, która będzie przewidywana w perspektywie tutaj w
ramach naszego uczestnictwa w grupie po lidzie, więc tutaj być może na ten wniosek też dostaniemy. To, co raczej można być pewnym, że przynajmniej dwa wnioski dostaniemy. Czyli z tego pierwszego zwykłego naboru, tam gdzie mamy trzy wnioski, te, o których wcześniej mówiłem, i jeden wniosek z tego naboru dla gminy popegeerowskiej. Jeżeli te wnioski by oczywiście, myślę, że to potrwa kilka miesięcy, gdzieś w połowie roku, może wcześniej, nawet na pewno będzie rozstrzygnięcie, więc będziemy mieli około pół roku na to, żeby ogłosić przetarg. Tak samo jak w tej chwili mamy z tymi źródłami ciepła, przygotowujemy się za chwilę do ogłoszenia przetargu, jak również do około 15 lutego będziemy chcieli złożyć dokumenty na przetarg na strażnicę na terenie gminy Imielno. Nie wymieniam tych wszystkich drobniejszych rzeczy, które będziemy również robić, bo część tych zadań, część na przykład w postaci remontu bieżących dróg dojazdowych do gór, no to są sprawy, które dzieją się cały czas, cały rok na bieżąco, na miarę potrzeb i możliwości finansowych gminy. Także ja tyle, chyba że jakieś pytania Państwo macie, to bardzo proszę. Czy są pytania związane z uchwałą budżetową? Nie słyszę. Proszę o zapoznanie z uchwałą budżetową wiceprzewodniczącego rady. Uchwała nr 28225/2022 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2022 rok. Na podstawie stosownych przepisów Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 23 444 435 zł 51 groszy. Z tego dochody bieżące 19 326 577 zł 38 groszy. Dochody majątkowe 4 117 858 zł 13 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf drugi. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 25 026 775 zł 11 groszy. Z tego wydatki bieżące 18 941 298 zł 69 groszy. Wydatki majątkowe 6 085 476 zł 42 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf 3 ustęp 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 582 339 zł 60 groszy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 399 800 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 1 182 539 zł 60 groszy. Paragraf 3a. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 232 339 zł 60 groszy. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 650 tysięcy zł z tytułów wymienionych w załączniku nr 5. Paragraf 4. W budżecie tworzy się rezerwy ogólną w wysokości 80 tysięcy zł, celowe w łącznej wysokości 54 tysięcy zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 54 tysiące zł. Paragraf 1 ustęp 1. Przepraszam, paragraf 5 ustęp 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6. Ustęp 2.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7. Ustaw 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf 6 ustęp 1. Ustala się dochody w kwocie 760 tysięcy złotych z tytułu wpływów z opłat zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 760 tysięcy złotych na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustęp 2. Ustala się dochody w kwocie 75 tysięcy złotych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w artykule 9 ustęp 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki w kwocie 75 tysięcy złotych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii. Ustęp 3. Ustala się dochody w kwocie 7 tysięcy złotych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 7 tysięcy złotych na finansowanie systemu ochrony środowiska. Ustęp 4. Ustala się dochody w kwocie 1500 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki w kwocie 1500 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Paragraf 7. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9, dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10. Paragraf 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek papierów wartościowych, których spływalność jest ograniczona, to znaczy nie istnieje na nich płynny rynek wtórny. Papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takich, dla których istnieje płynny rynek wtórny, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700 tysięcy złotych, w tym kredyty 700 tysięcy złotych, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 650 tysięcy złotych, w tym zaciągane kredyty 650 tysięcy złotych. Paragraf 9. Upoważnia się wójta gminy do dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy. Do dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych. Do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycje, w tym wieloletnie, związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych. Do dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych. Do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Do zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w paragrafie 8 niniejszej uchwały. Paragraf 10. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i gminno. Paragraf 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Dziękuję. Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielno na 2022 rok poddaję pod głosowanie. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za uchwałą głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta.
Wiodącego bez podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Jemielno na lata 2022-2030. Proszę o zabranie głosu panią skarbnik. Sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą o finansach publicznych odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej gminy Jemielno był projekt uchwały budżetowej na 2022 rok oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata 2019-2020 i dane z 2021 roku. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech następnych lat budżetowych. Prognoza kwoty długu, która jest integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej, sporządzana jest na okres, na który zaciągnięto lub planuje zaciągnąć się zobowiązanie. Na dzień sporządzenia uchwały spłata zobowiązań przewidziana jest do roku 2030 i w związku z tym wieloletnia prognoza finansowa gminy Jemielno została przygotowana na lata 2022-2030. Dodam, że uchwała ta wymaga akceptacji przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach, która w tej sprawie zaopiniowała pozytywnie przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na 2022 rok i lata następne. Dochody bieżące w poszczególnych latach wynoszą dochody roku 2022 19 326 577 zł 38 groszy, dochody roku 2023 20 342 377 zł, rok 2024 21 179 000. Rok 2025 21 685 000, rok 2026 22 158 000, dochody roku 2027 23 250 000, dochody roku 2028 23 400 000, dochody roku 2029 23 500 000 i rok 2030 24 000. Dochody majątkowe w 2022 roku stanowią kwotę 4 117 858 zł 13 groszy, w tym ze sprzedaży majątku 386 000 i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 3 731 608 zł 13 groszy. Do sprzedaży przeznaczono działkę numer ewidencyjny 264 w Sobowicach, zabudowaną budynkiem byłej szkoły podstawowej. Jeśli chodzi o wydatki, to w pierwszej kolejności zapewniono środki na realizację zadań własnych. W wieloletniej prognozie finansowej gminy Jemielno ujęto również wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki budżetowe bieżące z zakresu wynagrodzeń pochodnych planowane zostały w oparciu o aktualny stan zatrudnienia. Zaplanowano również wydatki na obsługę długu. Skalkulowano je w oparciu o zawartą umowę organizacji emisji obligacji komunalnych oraz przewidziany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt. I wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach objętych tą prognozą przedstawiają się w sposób następujący. Rok 2022 163 800, rok 2023 163 800, rok 2024 124 800, rok 2025 84 000,
2026 rok 42 tysiące i rok 2027 9 tysięcy. Wydatki majątkowe na 2020 rok zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz na zadania roczne. Te zadania już były szczegółowo omawiane przez pana wójta. Jeśli chodzi o przychody, przychody budżetu planowane są w wysokości 2 232 339 zł 60 groszy. W tym z tytułu kredytów 650 tysięcy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1 182 539 zł i 60 groszy. Przychody z tytułu kredytu przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, natomiast z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu i z wolnych środków na pokrycie deficytu. Spłata długu w poszczególnych latach została zaplanowana na podstawie harmonogramu spłat wynikającego z umowy organizacji emisji obligacji komunalnych oraz rat kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w 2022 roku i rozchody budżetu w okresie objętym wieloletnią prognozą przedstawiają się następująco. Rok 2022 650 tysięcy, rok 2023 750 tysięcy, rok 2024 780 tysięcy, rok 2025 800 tysięcy, rok 2026 800 tysięcy, rok 2027 250 tysięcy. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania związane z przedstawioną uchwałą? Nie słyszę. Proszę o zapoznanie z treścią uchwały przewodniczącą. Uchwała nr 28-226-2022 Rady Gminy Bimielnie z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bimielnie na lata 2022-2030. Na podstawie stosownych przepisów Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bimielnie na 2022-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf trzeci. Przyjmuje się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2030 zgodnie z założeniem nr 3 do uchwały. Paragraf 4. Upoważa się wójta gminy do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach wód określonych w załączniku nr 2, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie pierwszym i drugim, do dokonywania zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w artykule 38 ust. 1 punkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów. Paragraf 5. Traci moc uchwała nr 19-150-2021 Rady Gminy Bimielnie z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bimielnie na lata 2021-30 z późniejszymi zmianami. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję.
przedstawioną uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeleniowo na lata 2022-2030 poddaję pod głosowanie. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Za uchwałą głosowało 14 radnych, uchwała została przyjęta. Przystępujemy do punktu 12, to jest podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu jędrzejowskiego. Proszę o zabranie głosu wójta gminy. Szanowni Państwo, tak jak wcześniej wspominałem, w ramach pomocy dla powiatu jędrzejowskiego przygotowujemy kwotę 120 tysięcy złotych na budowę dwóch chodników przy drodze powiatowej w Sobowicach. To jest kwota 50 tysięcy złotych przewidziana z naszej strony i 70 tysięcy złotych na budowę chodnika w miejscowości Opatkowice Morowane. Wiadomo, że druga część, czyli według zasady 50% do 50%, druga część będzie po stronie powiatu jędrzejowskiego, po stronie starostwa. Dziękuję. Czy są pytania związane z tą uchwałą? Nie słyszę. Proszę o zaproszenie treści uchwały wiceprzewodniczącą Rady. Uchwała nr 28227/2022 Rady Gminy w Lublinie z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie pomocy finansowej dla powiatu jędrzejowskiego. Na podstawie stosownych przepisów Rada Gminy w Mielnie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się pomocy finansowej dla powiatu jędrzejowskiego w kwocie 120 tysięcy złotych z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 168D w miejscowości Sokowice, polegającą na wykonaniu chodnika w kwocie 50 tysięcy złotych. Przebudowa drogi powiatowej nr 170D w miejscowości Opatkowice Murowane, polegającą na wykonaniu chodnika w kwocie 70 tysięcy złotych. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Imielno. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Przedstawioną uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla powiatu jędrzejowskiego poddaję pod głosowanie. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Za uchwałą głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Przystępujemy do punktu 13, to jest podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Imielno środków stanowiących fundusz sołecki. Proszę o zabranie głosu wójta gminy. Jak co roku podejmujemy uchwałę dotyczącą roku następnego, a mianowicie roku 2023. Propozycja ze strony naszej jest taka, aby w budżecie na rok 2023 nie wyodrębniać funduszu sołeckiego. Tyle. Dziękuję. Czy są pytania związane z tą uchwałą? Nie słyszę. Proszę o przedstawienie treści uchwały wiceprzewodniczącego. Uchwała nr 28228/2022 Rady Gminy w Mielni z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Imielno środków stanowiących fundusz sołecki. Na podstawie stosownych przepisów Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Nie wyraża zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Imielno na 2023 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Przedstawioną uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Imielno środków stanowiących fundusz sołecki poddaję pod głosowanie. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Za uchwałą głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta.
Przystępujemy do punktu 14. To jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025. Proszę o zabranie głosu panią kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, panią Urszulę Wielkowską. Szanowni Państwo, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci uchwalanego przez Radę Gminy programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Dotychczas realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom prowadzona była w oparciu o dwa oddzielne programy. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminny program przeciwdziałania narkomanii. Jednak nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadziła obowiązek realizacji tych zadań w postaci jednego programu. Przedstawiony program określa zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, zmniejszania negatywnych skutków nadużywania alkoholu, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania uzależnieniu behawioralnym. Program został opracowany w oparciu o wytyczne zawarte w rekomendacjach Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz cele operacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania związane z tą uchwałą? Proszę. Są również członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, więc ta współpraca jest, że tak powiem, na bieżąco utrzymywana. Wiadomo, że w chwili obecnej, w dobie pandemii, kiedy dzieci nie są w szkołach cały czas, jest nauka zdalna, jest prowadzona w różnych formach, możliwość dotarcia do dzieci jest troszeczkę mniejsza niż kiedy byli stacjonarnie, kiedy dzieci były stacjonarnie w szkołach. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę, jest utrzymywana przez cały czas. Dziękuję. Czy są inne pytania? Nie słyszę. Proszę o zapoznanie z treścią uchwały wiceprzewodniczącego. Uchwała nr 28229/2022 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025. Na podstawie stosownych przepisów Rada Gminy w Imielnie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025 stanowiący załącznik do mniejszej uchwały. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 428/2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2019-2022. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Przedstawioną uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025 poddaję pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedstawionej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Za uchwałą głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Przystępujemy do punktu 15. To jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2022-2024 dla gminy Imielno. Ponownie proszę o zabranie głosu panią kierownik. Szanowni Państwo, ustawa o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej określa szereg zadań, jak
realizowane przez administrację publiczną. Zadania własne gminy określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obejmują m.in. opracowanie i realizację 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. Przedstawiony gminny program wspierania rodziny na lata 2022-2024 dla gminy Niewielno zawiera główne cele, jakie zostały założone, aby wspierać i pomagać rodzinom, mając przede wszystkim na uwadze dobro dzieci. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania związane z tą uchwałą? Nie słyszę. Proszę zapoznać się z treścią uchwały wiceprzewodniczącego. Uchwała nr 28230/2022 Rady Gminy Niemielnej z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2022-2024 dla gminy Niemielno. Na podstawie stosownych przepisów Rada Gminy w Imielnie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje gminny program wspierania rodziny na lata 2022-2024 dla gminy Imielno, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Przedstawioną uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2022-2024 dla gminy Niemielno poddajemy głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedstawionej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za uchwałą głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Przystępujemy do punktu 16, to jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Niemielno, zwanej dalej studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Niemielno. Proszę o zabranie głosu wójta gminy. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Gmina Niemielno nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast posiadamy studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym, że to nasze studium już odbiegało od rzeczywistości, było zdezaktualizowane w dużej części, od 2 lat pracowaliśmy nad aktualizacją tego studium. W związku z tym w Biurze Planowania Przestrzennego w Kielcach byliśmy swego czasu jako delegacja z Urzędu Gminy, gdzie analizowaliśmy potrzeby, zasoby gminy Niemielno, uwarunkowania, jakie powinny być zawarte w tym studium, gdzie przeznaczyć konkretne tereny pod inwestycje, pod działki budowlane w poszczególnych miejscowościach, tak żeby to studium było jak najbardziej wiarygodne i jak najbardziej było przydatne do funkcjonowania gminy Niemielno, a zwłaszcza dla potrzeb mieszkańców. Odbyły się również konsultacje społeczne w związku z tym studium i po tym okresie pracy, który został przez Biuro Planowania Przestrzennego wykonany, nadszedł czas, abyśmy taką uchwałę podjęli. To studium chcemy po prostu zaktualizować tak, żeby nam to wszystkim służyło. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania związane z tą uchwałą? Nie słyszę. Proszę o zapoznanie z treścią uchwały wiceprzewodniczącego. Uchwała nr 28231/2022 Rady Gminy w Mielnie z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno, zwanej dalej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno. Na podstawie stosownych przepisów Rada Gminy w Imielnie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Imielno obejmujące tekst studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Imielno województwo świętokrzyskie stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, rysunek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Imielno, uwarunkowania rozwoju w skali 1 do 10 miesięcy stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
Rysunek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Imielno. Kierunki zagospodarowania przestrzennego w skali 1 do 10 miesięcy stanowiące załącznik nr 3 do uchwały. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Imielno stanowiące załącznik nr 4 do uchwały. Zbiór danych przestrzennych stanowiący załącznik nr 5 do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Imielno. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 21-167-02 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Imielno wraz z późniejszą zmianą. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Przedstawioną uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Imielno, zwanej dalej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Imielno, poddaję pod głosowanie. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem przedstawionej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Za uchwałą głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta. Przystępujemy do punktu 17. To jest podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Proszę o zabranie głosu przewodniczącą Komisji Wniosków i Petycji, panią Grażynę Domagała. Szanowni Państwo, dnia 8 grudnia 2021 wpłynęła petycja sołtysu gminy Imielno. Zapoznam z treścią petycji. Petycja do wójta gminy Imielno i przewodniczącego Rady Gminy. W związku z panującą pandemią od 2 lat my sołtysi z gminy Imielno ponosimy straty ze względu z ograniczoną liczbą udziałów na sesjach oraz coraz więcej ludzi płaci podatek przez internet, przez co mamy mniejsze pobory za naszą wykonywaną funkcję. Po naradzie domagamy się podwyżki 300 zł ciałów miesięcznie plus prowizja z podatku rolnego i odpadów komunalnych. Po zaciągnięciu opinii z innych gmin powiatu jędrzejowskiego mamy najniższe wynagrodzenie. Bardzo nas zabolało, że w sprawach sołtysowskich decydujecie bez naszego udziału, a o podjętych decyzjach przez Radę Gminy dowiadujemy się z gazet. Z poważaniem podpisani niżej sołtysi gminy. Szanowni Państwo, po rozpatrzeniu petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 10 stycznia 2022 roku podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji na podstawie stosownych przepisów. Uchwała nr 8/2022 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 10 stycznia 2022 w sprawie rozpatrzenia petycji na podstawie artykułu 18 bieżącej ustawy 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Imielnie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Po ponownym rozpatrzeniu petycji nr 2/2021 sołtysu gminy w Imielno z dnia 8 grudnia 2021 w sprawie podwyżki w kwocie 300 zł ryczałku miesięcznie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Imielnie opiniuje negatywnie podwyższenie diet dla sołtysu w kwocie 300 zł w formie ryczałku miesięcznie. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Są pytania związane z tym uchwałą? Nie słyszę. Uchwałę w sprawie rozpatrzenia. Proszę. W związku z tą petycją, można by w mikrofon, ponieważ jesteśmy na komisji, dyskutowaliśmy i tutaj pan wójt przekonywał nas radny, że... Tak.
Na komisjach naszej rady dyskutowaliśmy na temat tej petycji i pan wójt tłumaczył, że odczytywa wyroki sądu, że to jest różnie to bywa. I ja mam taką propozycję, abyśmy przegłosujmy załóżmy, ale tą petycję, ale aby wójt w imieniu nas sołtysów zwrócić się do z tego co pamiętam, myśmy korzystali wcześniej z czegoś takiego jak przy wojewodzie jest takie biuro prawne. I zwróciłby się z taką zapytaniem, podaniem od nas sołtysów, aby to biuro prawne rozpatrzyło, czy to jest te nasze żądania są słuszne, zgodne z prawem, czy nie. I wtedy byśmy dopiero po uzyskaniu tych od tego prawnego podłoża byśmy przystąpili do dyskusji nad tym właśnie nad tą petycją. Dziękuję. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, myślę, że to jest do zrobienia. Można zapytać oczywiście biuro prawne wojewody świętokrzyskiego o stanowisko w tej sprawie. Niemniej jednak, jeżeli ten temat został podniesiony, ja jestem przygotowany i mam kilka wyroków sądowych, łącznie z jednym rozstrzygnięciem wojewody, ale mazowieckiego, w podobnej sprawie. Przeczytam sentencję. Rozstrzygnięcie nadzorcze, czyli rozstrzygnięcie nadzorcze wynikało już z tego, że jakiś organ musiał złożyć wniosek do wojewody mazowieckiego w tym przypadku o rozstrzygnięcie sprawy. Czytam. Rada Gminy ustanawiając zryczałtowaną dietę dla sołtysów w sposób rażący narusza zakres artykułu 37b ust. 1 ustawy o samorządzie gminy. Dieta ustalona w stałej kwocie w formie ryczałtu miesięcznego traci charakter rekompensacyjny, a przyjmuje charakter stałego miesięcznego wynagrodzenia niezależnego od kosztów związanych z pełnieniem funkcji. To jest rozstrzygnięcie wojewody mazowieckiego. Mam natomiast wyrok dość nieodległy w terminie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Przeczytam tezę. Dieta stanowi rekompensatę za utracone przez sołtysa zarobki, a zatem nie jest świadczeniem pracowniczym. Tym samym przyjąć należy, że artykuł 37b zawiera upoważnienie dla organu stanowiącego gminy do sprecyzowania reguł, na jakich przysługiwać będzie rekompensata. Skoro dieta sprowadza się do wyrównania wydatków i strat spowodowanych pełnieniem funkcji przewodniczącego rady, w domyśle Rady Sołeckiej, żeby była jasność, to osoba pełniąca tę funkcję zachowuje prawo do zwrotu kosztów i wydatków poniesionych w związku ze sprawowaniem funkcji, a nie z tytułu samego faktu bycia taką osobą. Zakres regulacji uchwały podjętej na podstawie delegacji ustawowej zawartej w omawianym przepisie winna być objęta m.in. sytuacja, gdy sołtys przez dłuższy czas nie wykonuje obowiązków wynikających z pełnieniem funkcji.